Witam wszystkich, zapraszam na oglądanie Spider-Man 2. Podobno gra jest krótka, dlatego też jako, że mam zaczętych bardzo wiele serii z tego październikowego maratonu, dlatego skupię się szybciutko na ukończeniu najkrótszej, czyli właśnie Spider-Mana. No i proszę. Czy nie możemy się przenieść? Nie możemy jeszcze, okej. Ale możemy z pozycji apki. A, musimy zmienić Spidermana, no dobra. W każdym razie i tak myślę, że szybciutko dolecimy. Przy okazji jeszcze będziemy zbierać skrzynie. Na pewno nam się to przyda. Może jakaś zbrodnia też będzie. Ja sobie w międzyczasie zaliczyłem te zadania poboczne, które były dostępne, żeby przyspieszyć też troszeczkę serię. O, tutaj mamy jeszcze coś. Więc lecimy od razu też. Spróbujmy szybko zaliczyć, możemy coś wykupić, możemy technologię kostiumu wykupić jakąś. Nawet się nie zastanawiamy, tylko od razu wykupujemy to, co jest możliwe. Umiejętności. Nie mamy punktów, ok. Dobra, widzę. Będzie walka. Piękny posterunek, ekipo! Mogę go zdemolować? Tego strzelającego, kurde. Tam tym dronem też jedzie, nie? Muszę podskoczyć i z powietrza pułapkę też zarzućmy. O kurde. Tego strzelającego trzeba zrzucić go. Bum! Leć! Nara. Leć! Ej, przecież naciskałem! O co chodzi? Pięknie, o to mi chodziło właśnie. Fajny Vitol! Szkoda by było, gdyby się zniszczył! A, w ten sposób. No dobra. Dobrze, że mój kamuflaż nigdy nie szwankuje. To tak jak widać było bardzo proste zadanie. Ale przybliża nas do wymasterowania całej dzielnicy. Co pewnie będę robił też poza nagraniem. Skupimy się na zadaniach głównych. Mamy rozejrzeć się. To dobra okazja, żeby użyć sprzętu AR od Gankiego. Tutaj. Rysy? Jakieś tropy? Znalazłem jakieś rysy z drobinkami metalu. Zobaczę, czy pasują do jej szponów. Okej. Muszę wyodrębnić składniki molekularne tych metalowych opiłków. Zobaczmy. Nie. Coś tu nie gra. Już. Udało się. To jest bardzo proste zresztą, jak widać. Pasuje. Zrobione. To ona. Ślady jej butów. Sporo się przemieszczała.
zabrała coś z tej skrzynki na ścianie. Wygląda na awaryjną skrytkę, ale jest pusta. Coś tutaj jest. Łowcy. To powinno wystarczyć do rekonstrukcji. Zaatakowali ją, ale uciekła. Już ją znaleźli. Właśnie dlatego trzeba ostrzec wszystkich przed łowcami. Mogła... Odzywaj się. Okej. Coś tam wybuchło, czyli musimy tam się udać. To jest na pewno ona. Szybko przeszło w misję ratunkową. Obym tylko zdążył. Felicia jest cwana, ale to, co do tej pory robili łowcy, trochę mnie martwi. Martwisz się o byłą swojego chłopaka? Imponujące! Okej. Pięknie. Chyba się z nimi minąłem. Wiesz, dokąd poszli? Zaraz przeskanuję otoczenie. Chyba tam z tyłu. Co mi umknęło? Okej, znowu ta zabawa. Pewnie nie jedyny. Kolejna skrytka. Ale jest zamknięta. Ryzykowała życie, żeby tu dotrzeć. Muszę ją otworzyć, ale nie ma prądu. Coś mi przeszkadza. Okej, będziemy musieli to połączyć. Ten generator pewnie zasila tę skrytkę. Tylko jak to się robiło? Aha. Jeśli chcę ją znaleźć, muszę włączyć generator. Mógłbym przyczepić sieć do generatora i dostać się do skrzynki. Chyba spoko. Jeszcze trochę? I co? Włączone. Gotowe. Możemy otworzyć skrzynkę. Zrobione. Paryż. MJ, znasz francuski? Nie bardzo, ale pokombinuję. Okej. Jest tu instrukcja obsługi jakiejś różdżki Watumba. Watumba? Sprawdzę to. Daj mi chwilę. Łowcy. Towarzystwo. Wyklecą, idę za nimi. Według przekładu mistycznych chyba arkanów, lecisz. Ta różdżka jest stara. Pochodzi sprzed naszej ery. Podobno ten, kto ją ma, może tworzyć portale w zasadzie... Gdzie mu się to podoba? Mówisz o magii? Gdyby coś takiego wpadło w jej ręce... Znalazłbym parę zastosowań! A jest. Trzymajmy się planu. Na pozycjach. Jest. Czyli walka jednak. No i fajnie. Snajpera zdejmiemy. Snajperów trzeba pozdejmować. Na pewno już weszła do środka. Muszę się pozbyć tych łowców. Cokolwiek robi ta różdżka, daje po oczach. Jak mi przykro. Okej. Tam mamy jeszcze dwóch. Uch.
No niedobrze. Ale to nic. Gdzie jesteś? Aha. Zgubiłem go! Załatwić ich! Dobra. Albo Black Cat uprawia tam jakąś magię, albo omija mnie zarąbista impreza. Poruszam się jak dzień. Słyszałem, że w tym budynku dzieją się różne dziwne rzeczy. Dobra. Jak widać, to wszystko prawda. Czekajmy na kamuflaż. Nie tak miało być. I kolejnego mamy wyeliminowanego. Spider-Man, tu jest! Jadę z nim już. Koniec tej zabawy. Oznacza powód mojego istnienia. Nowy partner? Stalisz ją? Nigdy nie wiadomo. Okej, okay, jeszcze jeden gdzieś jest. Tam jeszcze trzech mamy. Tam to ten młody pajo. Leć. Leć też. Lubię ich wyrzucać. No nie będę ukrywał, no tak przyjemnie. Jeszcze tutaj gdzieś jest. A, dron.
No nareszcie. Co teraz? To już wszyscy. No to zajrzyjmy do Felicji. Aha. Mamy zajrzeć do Felicji. To nowość. Pajączek chce się bawić, tak? Ona ma tu różdżkę. MJ! Ona ukradła różdżkę! A magia istnieje naprawdę! Co się stało? Hej, Kat! Pogadamy? Możesz zwolnić? Odczep się, zanim przeniosę cię do Pacyfiku. Jak wbiłaś na nasz kanał? Nadal korzystasz z tego starego. Nie masz ciekawszych zajęć, mały? Felicia, musisz odpuścić. To szaleństwo nawet jak na ciebie. Kto mówi? To ty, Ruda? Ostro. Jak ci się układa ze starym pająkiem? Fajnie zrobione. Bardzo ciekawa misja. Nie potrzebuję pomocy żadnego pająka. Wiesz, co można zrobić z tą różdżką? Użyję jej, żeby ukraść więcej dzieł sztuki. Nieładnie. Ja wszystko słyszę. Wow! A skąd tu pociąg? Uważaj! Łowcy wrócili! O, chyba naprawdę mnie lubią. Możemy to dziś skończyć. Powstrzymamy typa, który chcecie zabić. Ukradnij inny mistyczny artefakt. O, proszę. Nie wziąłem szalika. No to nieźle. Ta różdżka zabierze nas do Cravena. Tu nigdy nie chodziło o Cravena. Fajnie to zrobione jest. Nie pomożesz mi go powstrzymać? Jesteś Spider-Manem. Nieraz ocaliłeś miasto, zrobisz to znowu. Spider-Man miał rację. Myślisz tylko o sobie. Słuchaj, mały. To nie twoja sprawa, ale... Mam w Paryżu dziewczynę. Przeze mnie podpadła bardzo złym ludziom. Zrobiłeś coś z miłości? Muszę jej pomóc, teraz. Gdybym tylko wiedziała, jak się przenieść dalej niż o 3 metry. MJ radziła ci nie ufać. Ruda jest cwana. Ale musisz sam podejmować decyzję. No nareszcie. Czekałem właśnie na walkę. Łapać ją! Jest moja! Za tobą! Wszędzie! Nie mogę jej złapać! Uciekaj! Zwiej portalem! Instrukcja obsługi tego artefaktu była niejasna! Chyba idzie ci teraz... Jazda z nimi! Korzystamy z mocy, co ja będę tu oszczędzał. Dobra, Spider-Man! Pokaż, co potrafi! Mogę strzelać! Niech chodzi! To było ostre! Czemu nie mogłem... Więcej niż! Na bagu! Hej! Korzystaj z portalu! Ognia! Jazda, szybciutko, pułapka. Szukaj! To bolało! Obalić go! Okej. Dobra, gdzie jest reszta? Łap kolejny
pomoc! Jakieś sztuczki na pociski? Masz sieci! Po prostu strzel w zwierzyczkę! I odrywamy. Hej, Spidey! Myślisz, że chcą zobaczyć lwy morskie? O! Ja chcę je zobaczyć! Wiesz, że lwy morskie przepływają 40 km w godzinę? Chłopcze! Chłopcze! Cały tabu! O kurde. Kraven naprawdę cię lubi! Ale ja jego nie! Ten jest mój! Poruszasz się jak cień! Chyba próbują nas zamęczyć! Jeśli chcą mnie dorwać, muszą mnie zabić! Spróbujmy temu zapobiec, dobra? Wykończ go! No co jest? Co myślisz o psach? Raczej wolę koty! To nie są psy! Gryzą jak one! Mocniej! Mam cię! Kolejna salwa! Uwaga na portale! Nie na miejscu! Widzę cel! Ale jazda! Fajnie, fajnie to jest zrobione. Szybko. Uwaga, jest w górze. Atakują wszystkim, co mają. To chyba moje ostatnie życie. Nie, musisz dotrzeć do Paryża. Dziewczyna rzekł. Prawdziwy z ciebie, Spider-Man. Bagi! Odrywamy. Namierzam cel. Jazda, szybciutko. No jest zabawa, jest. Masz rację. Okej. Teraz ty, tak? No to jazda. Wszyscy? Wszyscy. Masz. Skup się. Pomyśl o wieży Eiffla. A my? Au revoir, Felicia. Dziękuję. A my zostajemy, okej. Okay. Myślałem, że też będziemy mogli pozwiedzać sobie. Pokaż mi Lee. Znikła? Ale jest jakaś wiadomość. No i dobra, w tym momencie kończy się misja główna, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam mnie do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!